długo żyć, musisz miody co dzień pić. A nawiązując do dzisiejszej właśnie tego, tej uroczystości powiatowej, miodobrania, no trzeba powiedzieć, że jestem zafascynowany wystrojem, różnorodnością potraw, bardzo smacznych. Myślę, że będę miał jeszcze okazję kilka spróbować i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł na promocję Żelechnika i tego właśnie terenu i w związku z tym z żoną pozwoliłem sobie przyjechać i też bardzo jest zadowolona, że może spróbować tych potraw. No i w tej pięknej scenerii, którą tutaj pracownicy prawdopodobnie Urzędu Gminy stworzyli. Przyjechałyśmy z miejscowości Teknwolica, Łochów. Reprezentujemy właśnie tamte wioski, a jesteśmy reprezentantami również gminy Żelechlinek. Głównym naszym daniem jest dzisiaj łódko, które jest odkostkowane, nafaszerowane jest suszoną morelą, w miodzie zapiekane, podgrzewane na gorąco. Miód mamy z własnych pasiek. Jest to miód lipowy i wielokwiatowy. Najczęściej używany w kuchni polskiej, przynajmniej przez nasze babcie, przez nasze mamy, no i my również to tak używamy. Ja jestem bardzo zadowolony, że takie święto jest organizowane. Troszkę, nie wiem, czy duży wariant możliwości daje miód, ale wiem, że miód jest zewsząd, ze wszechmiar potrzebny. Jak ja pamiętam swoje dzieciństwo, to moja mama zawsze mówiła, że jak się ma miód w domu, to wszystkie dolegliwości po jakimś czasie ustąpią. I z tego, co pamiętam, to oprócz tego, że krzepi, że pomaga na różnego rodzaju te właśnie, jak ja mówiłem, dolegliwości, to na przykład przy spękanych ustach małych dzieci, pamiętam, że moja mama, babcia kazała smarować miodem i to pomagało. No a potem jak dorośliśmy, no to wiadomo, że najlepsze na miodzie to nalewecki były i do tej pory tak mi się wydaje, nie pomniejszając rangi piernika wszechdobrego, wszechobecnego, pewnie dzisiaj na stołach we wszystkich miejscowościach. No wszystkie potrawy wiadomo, że są do przygotowania. To trzeba własnoręcznie, trzeba pracy troszkę włożyć. Wszystkie razem, każda z osobna pracowała przy swojej. Robiło nas kilka, w kilku miejscach nie robiliśmy tego razem. No najwięcej chyba karczek z miodem, z warzywami jest. I z suszonymi pomidorami, tak pracochłonny, żeberka w miodzie są, śledzie, skrzydełka, szaszłyki też z miodem, też pracochłonne i z sosem. No i prócz tego jeszcze mamy ciasta, miodownik, babeczki z miodem, wszystko na bazie miodu. Miód prawdziwy z własnej mamy na wsi w dwóch miejscach, którzy mają swój miód. Jest brany, nie żaden jakiś sztuczny. Teraz niedawno nawet wybierał akurat właśnie były sołtys, co był sołtysem ma. No i swój własny prawdziwy. Miody kojarzą się ze stworzonkami chyba najbardziej pracowitymi na globie ziemskim, czyli pszczółkami i nasze dziewczęta z Zawad i towarzyszące im młode dziewczęta, bo jak widać tu pokoleniowa zmiana i trochę starsze i nieco młodsze, napracowały się właśnie jak te pszczółeczki, bo widać i piękne dekoracje, wyrzeźbione własnymi łapkami, czółeczka, pomadki nawet chyba od oczu przeznaczone na tych trutni, jak widać, i smakołyki wyjątkowe. Dziękuję wam, kobietki, naprawdę, miłe panie, dziękuję. Kłaniamy się wszystkim organizatorom jak najbardziej, kłaniamy się gminie, kłaniamy się starostwu. Myślę, że to jest właśnie to, co powinno być chyba pielęgnowane w każdym miejscu, nie tylko naszego regionu, ale także jakbyśmy wyszli trochę dalej w Polskę, bo to są te tradycje regionalne nie do przecenienia. My w tej chwili, myślę, że już powoli odchodzimy od tej sławetnej pizzy i tych wszystkich fast foodów i obyśmy mogli cieszyć się tym, co przekazały nam poprzednie pokolenia i na takich spotkaniach to właśnie jest podawane i pielęgnowane i tego Państwu i sobie życzę. Wyśmienite dania mamy, chętnie do nas zapraszamy, no poczęstujemy.
piwkiem popijemy. Wyśmienite dania dla pani i pana. Piękna baba turbanowa z ryżu i miodu gotowa wspaniale smakuje. Niewiele kosztuje, to prawdziwa baba, tylko że nie gada. Mamy miodowe ciasteczka, a do tego naleweczka piją dla humoru. Nabieraj wigoru, kusi podniebienie i gasi pragnienie. No i jeszcze na deserek, to my mamy z miodem serek, sezamki miodowe, pyszne, wyborowe. Jest miodzikiem woda, która zdrowia doda. La 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 la